Dzień dobry, witam serdecznie. Alicja z bloga Zapraszam do stołu, przedstawiciel Thermomix, ale też lider zespołu Thermomix Forward. Witam Was serdecznie. Tak jak zapowiedziałam, będę dzisiaj opowiadać o mieleniu kawy, ale również o mojej wyprawie do Omanu, ponieważ była to podróż mojego życia, jak się okazało. I podzielę się moimi emocjami, które jeszcze ciągle we mnie pracują. Dajcie mi znać, czy słychać, widać, żeby było porządnie. Zobaczymy, czy wszystko jest ok. Chyba tak. Zbieracie się powolutku, więc powolutku zacznę opowieści. Chciałam dzisiaj pokazać, w jaki sposób łatwo mieli się termomiksie kawę. Ziarenka kawy mam już naszykowane i dzisiaj dodatkowo jeszcze zrobię kawę z kardamonem. Przywiozłam kardamon z Omanu, jest niesamowicie aromatyczny. W pudełku zamkniętym pachniała mi cała walizka tym kardamonem. Jest naprawdę niesamowicie aromatyczny. Koleżanka mi powiedziała, koniecznie przywieź kardamon, bo jest niesamowity. I rzeczywiście jest niesamowity. Przepięknie pachnie. Mamy kilka przepisów fajnych kardamonowych na Cookido. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że kardamonki też, takie ciasteczka z kardamonem drożdżowe. Witaj Kasiu, na Facebooku poproszę mi potwierdzić, że jest wszystko ok. Tutaj parametry mi pokazują, że widać i słychać. Ok, zacznę od mielenia kawy. Przepis na mielenie kawy znajdziecie na przepisowni. Mam tam swój user i dla moich klientów wrzucam przepisy. Oczywiście czas jest blokadą, żeby tych przepisów było dużo, niemniej jednak sporo już ich mam. Jeżeli wpiszecie sobie na przepisownia.pl mielenie kawy, to wyskoczą Wam dwa moje sposoby na mielenie kawy. Ja dzisiaj chcę zmielić kawę do kawiarki, czyli do takiego urządzenia, które pod ciśnieniem parzy kawę. Bardzo lubię taką formę. Super, Kasiu, dzięki za podpowiedź. I właśnie tak zmielę kawę. Dobrze powiedziałam? Chyba tak. Jak będziecie na przepisowni, macie przepis i na dole, tak w połowie przepisu, jest klawisz importuj. Jak klikniemy importuj, to przepis wchodzi na nasze Cookido. I znajdujemy go później w moje przepisy, utworzone przepisy i pokazują się wszystkie przepisy, które żeśmy modyfikowali. Jeżeli zmieniamy porcje i zapisujemy, to właśnie tu trafiają, ale też te przepisy, które mamy z przepisowni. I ja właśnie sobie wczytam taki przepis, który wrzuciłam a propos mielenia kawy do kawiarki, to u mnie to się nazywa wariant mielenie kawy do kawiarki i jest dokładnie tak samo jak w przepisach z Cookido, rozpocznij gotowanie. Tutaj jest troszeczkę inna szata graficzna, więc trzeba sobie pomóc klikając na przykład wagę. I teraz ja przepis zrobiłam na 300 gramów kawy w ziarnach, i mielenie tego, natomiast ja dzisiaj zrobię połowę tej porcji, bo pierwszy raz robię z kardamonem i nie chcę przesadzić, więc ja sobie zrobię pół porcji. W Omanie używają kawę z Etiopii, z tego co się tam dopytałam. Ja mam swoją ulubioną i dodaję do 150 gramów kawy, dodaję 3 gramy kardamonu, właśnie tego takiego bardzo aromatycznego. Myślę, że kupiony w Polsce będzie miał inny aromat. Znaczy myślę, jestem pewna, bo wiem, że aż tak nie pachniał, jak kupowałam, więc pewno ciut więcej. I teraz kolejny krok to jest podgrzewanie. I podgrzewamy ziarenka kawy z tym kardamonem
60 stopni, pozycja 2, czyli pyk. Nie zapisałam czasu, muszę poprawić to. Weźmy ze 2 minutki, 60 stopni. Jak przepis jest w przepisowni, to nie ma automatu. Trzeba to sobie po prostu włączać. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Spróbuję mówić troszeczkę głośniej. Dajcie dziewczyny znać, czy mogę mówić, czy poczekać, jak on mi się będzie podgrzewał, jak będą się podgrzewały te ziarna. Pytacie mnie, dostałam mnóstwo wiadomości pięknych, cudownych, jak byłam w Omanie, specjalnie nie słychać, super. Specjalnie nie kupiłam sobie internetu, żeby troszeczkę złapać dystans do codzienności. Ostatnio żyłam w bardzo szybkim pędzie, dlatego byłam troszeczkę wyłączona i powiem szczerze, że bardzo mi było z tym dobrze. Niemniej jednak dostawałam od Was różne wiadomości. Dziękuję za piękne komentarze, dziękuję za spalenie mojej sukienki. Naprawdę było mi bardzo sympatycznie. Nie tylko moi klienci, nie tylko moje przedstawicielki, ale też mnóstwo osób, które mnie obserwują w social mediach. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Powiem Wam, o co chodzi z tym klubem najlepszych w naszej firmie, bo pytaliście mnie o to. Każdy przedstawiciel pracujący w Thermomix Forward dostaje punkty za swoje osiągnięcia. Liczą się sprzedaże, liczy się aktywność, liczą się różne elementy, które występują w naszej pracy. I z tych punktów później mamy wybieranych najlepszych, nie pamiętam dokładnie, chyba 60 przedstawicieli. I też taka sama punktacja jest dla liderów, ale liderzy mają jeszcze troszeczkę więcej warunków, ponieważ my jako liderzy zespoła też dostajemy punktację za opiekowanie się grupą i za parametry grupy. Witajcie dziewczyny, cześć Olga. Mieszkałam z Olgą w jednym pokoju w Omanie, także wróciła nasza znajomość na wyższe tory. Wracając do tej punktacji. Jest to sporo osiągnięcie. Mi się pierwszy raz zdarzyło być na wycieczce na grodzie z okazji właśnie spełnienia tych wszystkich warunków. To jest dla nas taka dodatkowa gradacja, jeżeli chodzi o zarobki. Jeżeli chcecie coś więcej na ten temat, piszcie do mnie, ja Wam powiem, ale w ogóle super jest teraz moment na rozpoczęcie współpracy, ponieważ rzadko się zdarza, że firma podpisuje umowę zlecenie. I właśnie do 20 listopada można podpisać umowę zlecenie, być przedstawicielem na umowę zlecenie. Jeżeli warunki jakieś szczegółowe potrzebujecie, proszę odzywajcie się do mnie, zaproszę Was na spotkanie z dyrektorem i wszystko będzie jasne. Jest to fajne, krótkie spotkanie, pachnące chałką, zapraszam serdecznie. To tyle, jeżeli chodzi o te punkty w klubie najlepszych. Tak jak powiedziałam, nie jest to proste, i nie jestem pewna, czy w przyszłym roku będę mogła skorzystać z takiej wycieczki. W ogóle dziękuję pięknie Thermomix Forward, naprawdę wycieczka była niesamowita, super hotele, super atrakcje, w naprawdę doborowym gronie. Spotkałam mnóstwo cudownych przedstawicieli i liderów, ale również dyrektorzy także mają swoje gradacje i oni też są nagradzani. Nie wszyscy jadą na te wycieczki. Klikam dalej. Kawka mi się troszeczkę podgrzała z tymi ziarnami kardamonu. Pięknie to wygląda, bo ziarenka są zielone, a kawa brązowa. I teraz mam kolejny krok, mielenie. Ja będę mielić tą kawę do kawiarki, więc nie będzie taka bardzo drobna. Jeżeli parzymy po turecku, to jest druga wersja i wtedy kawa jest bardziej rozdrobniona. 1,5 minuty, pozycja 8. Włączam sobie
półtorej minutki. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Teraz już bez temperatury i na ósemkę. Na początku będę była. Mam nadzieję, że trochę mnie słychać. A propos kardamonu, jak kupowałyśmy kardamon z koleżankami, byliśmy w takim miejscu, gdzie jest mnóstwo przypraw. Wiecie, to tak jak facet w sklepie żelaznym zachowują się przedstawicielki termomiksa w miejscu, gdzie są przyprawy i mają niesamowity aromat. Wiadomo, że w miejscach, gdzie jest więcej słońca, jest więcej składników i aromatycznych, ale też i odżywczych w przyprawach. Więc ciężko było stamtąd wyjść. Natomiast kardamon absolutnie kicio. Już dziś zapraszam moją drużynę na kawę we wtorek na spotkaniu przedstawicieli. Będziemy pili kawę z kardamonem. Jeszcze 30 sekund. Pokażę Wam sposób, w jaki wykorzystać przykrywę od Thermomixa, aby było naszym lejkiem. Okej. Mam nadzieję, Kasiu, że będziesz. Kasia napisała mi na Facebooku, że będzie na kawie. Super. Zobaczcie, teraz przykrywam. Mam tu taki pojemnik po kawie, jakiejś smakowej. Moje córki lubią jakąś taką smakową, chociaż boję się, że składniki nie do końca są naturalne, ale one ją lubią. No i dobra. Zobaczcie, jest kawa zmielona do kawiarki. Patrzę, czy kardamon się zmielił. Myślę, że tak. Są jakieś tam drobinki w innym kolorze, więc to na pewno kardamon. Czyli przesypuję sobie kawę przez dziurkę od pokrywy i w ten sposób nie rozsypuje mi się. Jak mi się trochę rozsypie na boczek, to zgarnę. Dobra. I zaraz zaparzę kawę. Jeszcze Wam poopowiadam o tym omanie. Po prostu było to coś niesamowitego, przeżyłam podróż życia. Ja nie jestem o wieży światem. Śmiały się dziewczyny, jak powiedziałam, że ja całe życie byłam w ciąży. Ja mam 4 dzieci i dzieci rodziły się w odstępach co kilka lat, 7-8, więc całe życie byłam w ciąży. Najmłodsza moja córka ma teraz 10 lat. Zobaczcie, do kawiarki robi się w taki sposób, że jeżeli ktoś tego nie umie obsługiwać, ja mam w rodzinie, mam rodzinę włoską w rodzinie i oni nas nauczyli, oni nazywają kawiarkę makineta. Jest taki, nie wiem jak to powiedzieć, zawór pewno bezpieczeństwa. Nie można nalać więcej niż do tego zaworu wody, więc nalewam wodę i teraz wkładam taki element, w który wsypuje się kawę. Jeszcze ciepła jest ta kawa. Właśnie najpierw ją podgrzałam, a później dopiero ją zmieliłam. W ten sposób kawa jest bardzo aromatyczna. Wsypię 3 łyżeczki, chociaż myślę, że w Omanie parzyli nam słabą kawę. Taka była naprawdę delikatna i oni jej nie gotują, tylko zalewają wrzątkiem. Ja to po prostu po swojemu robię. No i teraz zakręcamy i kawa pod ciśnieniem wyląduje w tej górnej części. Włączę to i jeszcze Wam poopowiadam o omanie. Dobra. Ona za chwilę zacznie pracować. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do ich zadawania. Jeżeli sobie wpiszecie w komentarzu kawa, to na Instagramie automatycznie dostaniecie odpowiedź a propos właśnie przepisów i linki do przepisów tam włożyłam.
Także prześlą się automatycznie. Na Facebooku później poodpowiadam i poprzesyłam te informacje. Natomiast jeżeli chcecie więcej informacji o Omanie, to za jakiś czas zrobię wpis na moim blogu na zapraszamdostolu.pl, ponieważ informacji mam mnóstwo. Nasze przewodniczki w Omanie to były dziewczyny, które są z Polski, ale mieszkają tam wiele lat. Jedna z dziewczyn, Bożena, 45 lat w Omanie, jej mąż studiował w Polsce, był Omańczykiem, studiował w Polsce i pobrali się, zamieszkali w Omanie. Ona jest po prostu chodzącą wiedzą o tym państwie, ale też bardzo scala grupę Polaków w Omanie. Oman jest niewielkim państwem, jeżeli chodzi o ludność, natomiast ziemia mniej więcej tyle, co w Polsce, ale jest ich dużo mniej i chyba około 4 milionów, tylko jak dobrze pamiętam. I Polacy, którzy tam mieszkają, to bardzo często byli ludzie, którzy w ogóle budowali Oman, ponieważ historia tego kraju jest niesamowita, jeżeli chodzi o ostatnie lata. Mieli sułtana, który studiował, mieszkał w Londynie i był bardzo nowoczesny, i on zmienił Oman w ostatnich kilkudziesięciu latach, już nie żyje, ale właśnie zrobił mnóstwo, zbudował cudowny meczet, naprawdę meczet jest wow. Jak to, co mnie najbardziej zaskoczyło w meczecie, to było miejsce do modlitwy dla kobiet. Wyglądało to mniej więcej jak piwnica w porównaniu do tego, co mają mężczyźni. U kobiet naprawdę bardzo skromnie i mówiła nam Bożenka, że około 600 kobiet może tylko się modlić, przy czym u facetów jest na tysiące powierzchnia, no i zapytałyśmy dlaczego. No bo kobiety modlą się w domu przy dzieciach. No wiadomo, kraj arabski. Jeżeli chodzi o ten meczet, musiałyśmy się ubrać w chusty i wiecie, zakryć ręce tak, żeby kostek nie było widać ani u rąk, ani u nóg. Gorąco, no nie jest to fajne, niemniej jednak dla nas to było oryginalne. Dziewczyny, które nie miały swoich chust, miały wypożyczone ubrania takie typowo arabskie, więc wyglądały cudnie. Jak byliśmy w tym meczecie części męskiej, to rozmach i ozdoby po prostu wow. Przepiękne żyrandole, chyba było ich 25, ogromne i wszystkie z kamieni Swarowskiego, wszystko się świeciło, piaskowiec taki delikatny, taki żółtawo-piaskowy kolor, przepięknie to wyglądało, cudowny dywan, tkany ręcznie i wzór był tak ułożony, że całość grała ze sobą. Naprawdę rozmach niesamowity, natomiast w tej części dla kobiet nie było nic. Tam były po prostu gołe ściany i zdecydowanie takie dylematy od razu się pojawiają. Dobrze, że się jednak w Europie urodziłam. Powiem Wam jeszcze kilka rzeczy o Omanie, ale też wspomnę o ofercie, ponieważ zniknęłam na początek listopada. Wyjechałam na tą wycieczkę, nagrodę, nie miałam możliwości opowiadać o tym, że mamy teraz czas promocyjny, czyli mamy kredyt 0% z prolongatą pierwszej wpłaty. Jeżeli ktoś teraz weźmie kredyt, to pierwsza rata będzie płatna w styczniu. To też jest super, bo już można na święta przygotowywać dania z Thermomixa, można sobie pomagać przy mieleniu maku, przy robieniu ciasta na pierogi, czy robieniu jakichś sosów i surówek. Super, super się robi barszcz czerwony albo
albo pasztety są super do wykonania w Thermomixie, bo robi się to bardzo szybko i mielenie mięsa jest błyskawiczne. Dlatego polecam serdecznie, jeżeli potrzebujecie jakichś informacji a propos tego właśnie promocyjnego czasu, zapraszam, jestem pełna energii, słońce dało mi tą energię i działam, chociaż rozruch jest trudny, bardzo na mnie źle podziałała różnica czasu, niby tylko 3 godziny, ale budzę się w ogóle o jakichś nieziemskich godzinach, potrafię się obudzić o 4 i nie mogę już zasnąć. Dzisiaj już było lepiej, bo już byłam po 5 czynna, więc już jest lepiej. Mam nadzieję, że za kilka dni się to wszystko unormuje. Dobra, powiedziałam o Thermomixie. A, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Wielu moich klientów pyta mnie o nakładkę szatkującą, czyli taką przystawkę do Thermomixa, która kroi w plasterki, bądź w słupki, takie mniejsze słupki i ściera warzywa na drobnych oczkach, tak w cudzysłowie mówiąc. Można zakupić taką nakładkę wraz z Thermomixem w kredycie 0% teraz właśnie, w listopadzie. Jeżeli nie czujecie potrzeby takiej nakładki, może ktoś, kto Wam polecił mnie albo jakiegoś innego przedstawiciela, może ten ktoś będzie chciał nakładkę. Pamiętajcie, że to jest przystawka trudno dostępna, ponieważ świetnie się sprawdziła i ciągle jest jej za mało. Wrócę do Omanu. Bardzo mnie zaskoczyło kadzidło. Ja, katoliczka, nie miałam pojęcia, że kadzidło to nie są zioła, tylko żywica. No cóż, podróże kształcą, teraz już wiem. W Omanie w ogóle jest to zagłębie właśnie kadzidła. W Omanie rosną drzewa, które wydzielają taką żywicę, która jest właśnie kadzidłem. Do tego oczywiście można dodawać różne rzeczy. O, nawet Wam pokażę, bo dostałam prezent od firmy. Dostaliśmy takie małe naczynko do palenia kadzidła. Wkłada się specjalną kostkę i on się podpala. I kadzidło to są takie kuleczki żywicy, kuleczki, takie elementy żywicy. Przesypię to do kieliszka, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Trochę tak jak bursztyn. No i każde kadzidło ma jakieś dodatki. Tutaj mam jakąś korę, do końca nie wiem, ponieważ ja zostałam obdarowana tym, więc nie wiem, co to jest. Zaczyna mi się kawa już przelewać. Poczekam, jak całość będzie zaparzona i przeleję do małych filiżanek. W Omanie piją kawę w takich malutkich szklaneczkach, bez ucha. I kawa jest bardzo delikatna, ale jest też dziwna, dlatego że jest parzona na wodzie różanej. Oman słynie też z perfum. Mają taką firmę, którą jakiś kuzyn sułtana zrobił. No, Oman jest bardzo bogaty i widać na każdym kroku, że nie są biedni. I właśnie ich perfumy, firma Amourage, ja sobie kupiłam nie Amourage, tylko kupiłam męskie i damskie perfumy na ichnim targu, nie pamiętam jak się nazywa, ale właśnie ma jakąś charakterystyczną nazwę. Perfumy są robione też na wodzie różanej, ponieważ zakazany jest alkohol, więc ich perfumy nie są robione na alkoholu, tylko na wodzie różanej. Są tak intensywne, że jak zaczęłyśmy się z dziewczynami, jakby to powiedzieć, mazać tymi perfumami, żeby poczuć zapach, to się taka zrobiła mieszanka. Normalny człowiek nie może za dużo wąchać zapachów, bo nie jest w stanie tego udźwignąć. Dziewczyny, wezmę perfumy, jedne męskie, jedne damskie, żeby powąchać, żebyście miały szansę zobaczyć, jak pachną perfumy bez alkoholu. Są bardzo intensywne, ale też trwałe. No i jeszcze oczywiście szale. Szale z kaszmiru, z jedwabiu. Przepiękne.
u nich płaci się realami, nie mogłam zapamiętać nazwy i sobie z, no, sobie z realą skojarzyłam. Ich nie, reale 11, około 11 zł jeden kosztuje. Za te perfumki zapłaciłam chyba 2 reale, jak dobrze pamiętam. Kupowałyśmy, oczywiście u nich jest to targowanie, osoba z Europy, która nie targuje się na co dzień w sklepach, ma z tym dylemat. Oni się czują obrażeni, jeżeli z nimi się nie potargujesz. W pewnym momencie już mi się zagotowało, zaparzyło. W pewnym momencie oglądałyśmy szale z koleżankami. Szale są naprawdę przepiękne i mają tak dużo kolorów, cudne są. No i w końcu jednej koleżance się odechciało. No i zaczęła wychodzić ze sklepu. No to po prostu to jest najbardziej skuteczna negocjacja. No i oczywiście kupiła, no bo już taką dostała cenę, że to wręcz niemożliwe, żeby to odpuścić. Zobaczcie, kawa jest ciemna, pachnie cudnie kardamonem, ale delikatnie. Nie napiję się teraz bez gorąca, ale opowiem Wam później, jeszcze mam dla męża, niech spróbuje. Nie słodzą kawy, w Omanie nie słodzi się kawy, za to są podawane daktyle, oczywiście bardzo słodkie. Przywiozłam też ichnią hałwę. Troszeczkę jest nietypowa, dlatego że ma inną konsystencję. Zobaczcie, tutaj jest z pistacjami, kawałki pistacji z różnymi dodatkami. Nawet z szafranem były hałwy. Próbowałyśmy też w sklepie, próbuje się hałwę, nakładając sobie, na talerzu są wyłożone. I nakłada się na łyżeczkę i próbuje się. No i nasza przewodniczka, która 5 lat mieszka w Omanie, nie wiedziała, jak się jada tą hałwę. Żeśmy na tą właśnie tą próbkę hałwy nabierałyśmy na plastikową łyżeczkę do buzi i łyżeczkę do śmieci. No i siedziały dziewczyny z Omanu, wiecie, w tych chustach. Trochę mówiła po angielsku jedna dziewczyna i zaczepiła mnie i mówi, że tego się nie wyrzuca tej łyżeczki, bo ekologia. Trzeba sobie tą łyżeczką nałożyć hałwę, ona jest takiej konsystencji miękkiej krówki i palcami zdjąć z tej łyżeczki i robi się taka kuleczka pod język delikatnie, ponieważ jest bardzo słodka, więc żeby ona się rozpływała w ustach i tą samą łyżeczką można spróbować następną próbkę. No to było naprawdę sympatyczne. W ogóle Omańczycy są przesympatyczni. Ja, tak jak mówiłam, nie jestem obieży światem, nie miałam orientacji, jak jest w innych krajach, natomiast tu zaskoczyło mnie taka niesamowita grzeczność w stosunku do nas. No oczywiście byliśmy w miejscach, w pięknych hotelach, w pięknych restauracjach. Naprawdę Vorwerk daje takie luksusowe miejsca. Byliśmy w restauracji w Operze Narodowej w Muskacie, też niedawno wybudowana, przecudny budynek. Więc no, ci ludzie też spotykają Europejczyków i ludzi ze świata, natomiast wszędzie tak było. Pojechaliśmy jeepami w piękne miejsce, gdzie mogliśmy się wykąpać i poopalać trochę. I jak jechaliśmy jeepem, jedna dziewczyna powiedziała, że potrzebuje do toalety. Kierowca podwiózł ją w takie miejsce, że dosłownie tylko otworzyła drzwi i toaleta była naprzeciwko. Naprawdę są przesympatyczni. Co Wam jeszcze powiem? Bożenka, która mieszka 45 lat w Omanie, opowiadała nam też o islamie. To było bardzo ciekawe, dlatego że my w Polsce, w Europie kojarzymy islam bardzo źle po tym wszystkim, co się zadziało. Ona mówiła, że to jest bardzo niedobre dla nich, dlatego że my kojarzymy takich ekstremistów i przekonywała nas, że islam to jest religia pokoju,
oni są bardzo zamknięci na nowości z Europy czy świata właśnie takiego zachodniego, dlatego że przerażeni są tym, jak ludzie potrafią zniszczyć rodziny, potrafią zniszczyć swoje własne życie używkami czy zachowaniami, które są, jakby to powiedzieć, no generalnie rzecz biorąc, starają się być hermetyczni, żeby właśnie nie przejmować tych takich bardzo nowoczesnych zachowań. Opowiadały nam dziewczyny, ja w ogóle mnóstwo rozmawiałam z nimi, dlatego że uwielbiam takie informacje, uwielbiam biografie, uwielbiam takie prawdziwe historie, więc opowiadały nam na przykład o weselu. Agnieszka mieszka 5 lat w Omanie i mąż tam dostał pracę, na początku sam tam był, a później zabrał ją i dzieci i opowiadała, że zostali zaproszeni na wesele. No i oczywiście faceci bawią się oddzielnie, kobiety oddzielnie i opowiadała też o małżeństwach. Małżeństwa są aranżowane, młodzi się nie znają, bo tak naprawdę nie mają szansy się poznać. Oni funkcjonują zupełnie oddzielnie i rodzina decyduje, za kogo wychodzi dziewczyna, czy szukają żony facetowi. I no i oczywiście w nas od razu, wow, średniowiecze, w ogóle jak to działa? A okazuje się, że można tak funkcjonować. Oni mówią, że miłość jest przereklamowana i że da się zacząć małżeństwo bez miłości. Podobno jest to u nich całkiem naturalne i nadal w ten sposób funkcjonują. Pytałyśmy też, jak dziewczyny tam żyją, czy mają przewalone, tak jak w tym meczecie, że brzydkie otoczenie. Otóż nie. One są zadbane bardzo przez swoich facetów i mają panią do opieki nad dziećmi, panią do gotowania, osobę do ogrodu, więc generalnie rzecz biorąc nie mają za dużo zajęć. No oczywiście są ubrane w te swoje mundurki, nie widać uszu, nie widać rąk, natomiast gdzieś tam w hotelu stała koło mnie dziewczyna właśnie tak ubrana, przepiękna, piękne oczy, pięknie umalowana i złapała się ręką za coś tam, obsunął jej się rękaw, no i oczywiście przepiękne bransolety, widać, że brylanty, także noszą na sobie dużo. Okej, chyba to tyle. Zaraz spróbuję kawy. Myślę, że wystarczy ta proporcja, którą wrzuciłam, czyli ja wrzuciłam na 150 gramów 3 gramy ziarenek kardamonu. Myślę, że to jest ok. Nie posłodzę, ponieważ mamy ichniejszą chałwę i zaraz będziemy się częstować. Dziękuję pięknie, że byliście ze mną. Dzisiaj taki króciutki live, kawowy, poomanowy. Bardzo, bardzo we mnie to wszystko jeszcze pracuje. Na pewno o Omanie będzie jeszcze dużo, bo to było coś niesamowitego. Dziękuję wszystkim pięknie za spotkanie tu, za spotkanie w Omanie. Spotkałam mnóstwo przedstawicieli z pierwszych pozycji na naszej liście gradacji przedstawicieli, więc mam nadzieję, że coś z tego jeszcze wyniknie. Dziękuję ślicznie, dobrej niedzieli. Do zobaczenia. Piszcie słowo kawa, to poprzesyłam Wam przepisy. Dzięki. Cześć.